have to get away from the Babylon. Get away. Kurczę. Miała być CZ-a, ale nie będzie CZ-y, ponieważ się spaliły cewki. Może się zapłon przestawił, nie wiem. 50 km zrobiłem i po auto i do domu. Także nie będzie CZ-y, ale będzie testowanie, docieranie, obciążenia. Zobaczymy, jak to działa. W 1968 roku pewnie była spełnieniem marzeń wielu ludzi i pewnie gdybym żył, też by tak było, bo albo Junak, albo SHL-ka, albo WSK, albo WFM-ka. Można się w niej zakochać, nawet teraz, nawet trzeba, młodzi, wskakujcie na maszyny, róbcie je na swoją modłę, potrzebę, bo tak naprawdę ja lubię oryginały, ja lubię, jak są te smaczki, ale też maluję WS-ki, remontuję i zamierzam się przyłożyć do jakiegoś update'u porządnego, chociaż już paru jest na YouTubie, to jest super fajne, chciałem elektryka, ale pomyślałem, że może jakiś większy silnik. Ja mam też zapędy na latającą WS-kę, ale trzymajmy się na razie blisko ziemi. Docieramy. Myślę, że spokojnie sobie jeździ na razie. Ma jakieś tam niuanse. Trochę mi ciągnie koło. Nie wiem, trudno ją jakby opanować. Nie wiem, czy te drgania silnika, czy nie. Ale to rok, w którym WS-ka zrobiła update. Mały, co prawda, bo te update'y były malutkie. Co prawda na miarę możliwości. Ja tu dużo części zostawiłem oryginalnych. Nie chciałem jej, że tak powiem, rozgrzebywać. Bagnie jest pomalowane. Coś tam chyba też niepomalowane. Ale utrzymałem się w tej stylistyce WS-ki, bo to lubię. Dziś dla wielu wciąż spełnienie marzeń. Malutkich, może drobniejszych, może tylko po to, żeby mieć. Ale ktoś, kto to robi od dziecka, dobrze wie, że to musi stać w garażu. Nie ma innej wątpliwości. Silnik pali od kopa. Modyfikacje, jakie wprowadziłem, są niewielkie. Po prostu postanowiłem z racji swojego silnika pobawić się trochę w planowanie. Ręczne oczywiście, o kapie spod kolanka, nie trzeba dokręcić. Takie planowanie karterów. Deska prosta, gruba, na to szkło. Przyklejony papier i tak sobie planowałem. Trochę powiększałem kanały płuczące. Coś tam jeszcze przyskrobałem, ale nic jakby nad wyraz, to było takie tylko delikatne usprawnienie. Co prawda nie powiem, bo ma kopa, a pan z Podkarpacia, pan Filip, który regeneruje wały, no świetna robota. Z tego co chyba pamiętam, oni coś z żużlem mieli dużo wspólnego, więc ten ideał wymiarów wału i po prostu jego jakość, już nie wspomnę i dodam jeszcze, że również szlif cylindra, dobieranie tłoka, wymiary, wszystko na bajkę. Ja już mam doświadczenie z wieśką, która objechała Polskę. Nie ma grama luzu ani na wale. Pierścienie się minimalnie dosłownie starły po 3500 km. Także mam doświadczenie z tym panem i jestem bardzo zadowolony. Myślę, że tutaj będzie dokładnie to samo. Nie ma jeszcze akumulatora, jak sprawne oko zobaczy wielu rzeczy, ale wróciła oryginalna tabliczka i co mnie cieszy, bo ja to zawsze tego wymagam. Musiałem ją ściągnąć, bo proszkowo malowałem ramę.
po prostu, żeby ona trwała dłużej, żeby ona na tych drogach jeździła dłużej niż moje dzieci. No i wasze dzieci, naszych dzieci, dzieci, dziadków, pradziadków i tak dalej. Także no tak przyłożyłem się po swojemu, ale do każdego się przykładam tak samo, bo to jakby nie ma wątpliwości, nie? Musisz robić cały czas coś dobrze, a nie sobie dobrze, a innym nie. No ale ja jestem bardzo zadowolony. Ona chyba pojedzie gdzieś dalej. Taki mam plan, więc może Road 91, czyli droga 91 z południa na północ Polski, czy odwrotnie. No, także myślę, że się fajnie nią pobawimy i jeszcze trochę, że tak powiem, świata nią pokażemy. Albo Polski. W Polsce. No, także taki filmik dzisiaj króciutki, bo w ogóle miało być, szanowni państwo, CZ 350. I wszystko szło zgodnie z planem do czasu, aż zatrzymałem się. Postanowiłem sobie coś przegryźć w domu, zrobiłem 50 km. Zatrzymałem się i już nie odpaliłem. Znikła iskra na lewej cewce, także myślę, że te cewki, które tak pochwaliłem troszeczkę, to są chyba... No nie wiem, nie chcę gadać, bo też nie jestem jakimś świetnym, wyrachowanym mechanikiem CZ. Nie mam o niej pojęcia tak naprawdę, więc... Chciałbym skorzystać z czyjś, nie tyle co rad, ale usług. Chętnie bym ją oddał do takiego znawcy na petardzie, który odda mi silnik do ręki i będzie palił na dotyk. Także to do chłopaków tam z YouTube'a, którzy mnie tam subskrybują i fajnie też robią silniki. Widziałem, że chyba DaVinci już robi. Nie jestem pewien, ale dużo jeszcze innych chłopaków. Także jak coś, to nie macie co robić, to ja bardzo chętnie. No, a teraz w tym pięknym anturażu, można to nazwać budową, no nie, no przekopu, nie jest to przekop wiślany, i lasu pięknego, tam Pałałan. Bardzo dziękuję, że dzisiaj wpadliście, króciutko, bez zjazdy trochę, bo jakby ta kamera nie jest, kurczę, przygotowana na jakieś podpinanie, no muszę coś zainstalować takiego, a najlepiej sobie kupić porządną kamerę z porządnym komputerem i w ogóle porządne wszystko i po co mi to, jak tu mam WS-kę.